Okej. Okay. Dziewczyny, wielki dzień dla was, ale wyjaśnijcie mi proszę, skąd pomysł na to, żeby zaprosić dziennikarzy na baby shower? Wiesz co, po długi czas pracowaliśmy nad tym projektem i wiesz, ja już długi czas mam problem z jelitami i też jak byłam w Polsce w tamtym roku, chciałam znaleźć kogoś w Polsce, żeby mi pomógł, no żebym się czuła komfortowo w programie czy na sesjach, bo nie miałam tego wsparcia ze Stanów mojego lekarza chińskiego. No i wiesz, też różne cateringi jadłam, jak jestem w Polsce. No i mój catering, jeden z najlepszych w Polsce, co jest. Właśnie znajoma, co też uwielbia mój catering, poznała mnie właśnie z Poliną, która jest jedna z najlepszych dietitians w Warszawie. Jej powiedziałam mój problem z jelitami. No i ona zdecydowała, że zrobimy dietę IGO, gdzie mi to bardzo pomogło. No i razem z mój catering ja zdecydowałam, że widzę, że ten catering nie tylko jest pyszny i ta nasza też dieta i te różne 15 diet, co są w naszym cateringu, ale że też jak to jest pudełkowa, wiesz, dieta, ale jak wyciągasz na talerz, to wygląda jak z najlepszej restauracji. I ja to byłam tym zainspirowana. Plus to, co Paulina mi dała jako dietę, zdecydowałam, żeby właśnie wejść z nimi razem jako partner i rozkręcić jeszcze bardziej tą firmę i też pomagać innym, co mają te same problemy, co ja miałam właśnie z jelitami i się nie wstydzić, bo myślę, że co druga osoba tak naprawdę ma ten sam problem i wiesz, ja po ciąży jeszcze gorzej przeżywałam i wiesz, każdy myśli, o szczupła, pewnie nic nie je, a ja wiesz, ja wszystko jem. Ale chyba nie pilnowałaś też godzin tych posiłków, bo były tak twoje wypowiedzi, że cały dzień potrafiłaś nie zjeść. Tak, nieraz cały dzień na planie, powiesz, ta adrenalina cię trzyma i nie jesteś głodna. I przyszłam do domu i wszystko, co wiesz, nie powinnam jeść, jadłam. I następny dzień, wiesz, sesja czy następne nagrania, a tutaj, ups, muszę zmienić ten plan ubrania, bo niestety wyglądam, jakbym była w ciąży z drugim dzieckiem. No i tutaj Paulina przyszła i razem to nasze nowe dziecko z mój catering, dieta IGO, came to life. Paulina, ty mogłaś porozmawiać z Asią wielokrotnie o tym, jak dobrać jej najlepszą dietę pod jej preferencje, pod jej problemy, dolegliwości, ale załóżmy, że ktoś po prostu chce skorzystać z waszych usług. Na jakie pytania musi sobie odpowiedzieć, żeby dobrać najlepszą dietę pod siebie? To znaczy tam generalnie w mój catering mamy też konsultantów, którzy właśnie pomagają w takich rzeczach, no bo pytanie, czy chcesz schudnąć, czy chcesz przytyć, czy chcesz utrzymać masę ciała? Jak właśnie się czujesz, czyli jakie są twoje problemy też nie tylko trawienne, ale w ogóle ze zdrowiem? Wiesz, inna dieta będzie, jeżeli ktoś na przykład ewidentnie źle reaguje na węglowodany i potrzebuje na przykład low carba, a inna dieta będzie dla kogoś, kto bardzo dużo trenuje. Więc jest dużo takich w sumie pytań, takich, to jest taki mini wywiad jak u dietetyka, gdzie właśnie poprzez naszą stronę, czy poprzez tych naszych konsultantów można sobie pomóc i dobrać dietę dla siebie, dlatego że w tym momencie w mój catering jest 16 różnych diet, nasza jest właśnie taka 16, ta IGO i ona jest szczególnie dedykowana osobom, które mają problemy z cukrem, z masą ciała, właśnie z jelitami, gdzieś tam chcą zadbać o tą swoją mikrobiotę, która jest drugim mózgiem, więc bardzo, bardzo polecam o to dbać i to właśnie jest przede wszystkim ta dieta, a tak, no to tak jak powiedziałam, to już zależy. Czasem jak przychodzą te pudełka pod drzwi, to mają takie specjalne naklejki, że specjalnie dla ciebie sprofilowaliśmy to, albo to, albo to. Gdybyś mogła powiedzieć szybciutko, jakie tam rzeczy są przygotowane dla Asi pod nią? No to przede wszystkim pyszne, właśnie... Pyszne, żebyś tam nie myślał. Ale jest pyszne, naprawdę. Jesteśmy wege czy nie? Tak. Asia ma dietę wege, więc właśnie w mój catering mamy dwie opcje do wyboru z mięsem albo bez. Natomiast jeżeli chodzi o Asię, i no to... I też rybne. Tak, rybna. Jeżeli chodzi o Asię, to przede wszystkim te orzechy, bo ten właśnie lekarz też już jej od tych kilku lat bardzo te orzechy polecał, nawet jeśli co 3 godziny ze względu na ten cukier. Więc orzechy też dla jelit i tak dalej. Dużo warzyw, co też nie jest oczywiste w cateringach. Tu mamy minimum 20 gramów błonnika na dobę, więc to taka norma jest już spełniona. Te 20-30 gramów orzechów na dobę, więc też całkiem sporo. No i właśnie smaki Asi, czyli to mleczko kokosowe, owocki i takie też różne ten, deserki. Tak, i też ten oatmeal. Tak, mleczko, różne mleka, napoje roślinne. Tak. Więc no sporo tego całkiem.